Przed materiałem mamy pytanie do was. Czy na tę chwilę gra wam się w CSA 2 lepiej niż miało to miejsce jeszcze w becie? Jedną z mitycznych rzeczy, poza oczywiście silnikiem Source 2, który ostatecznie okazał się prawdą, jest też nowy anti-cheat w CS-ie. Na przestrzeni tych wszystkich lat Valve wprowadzało wiele rozwiązań na to, aby poradzić sobie z oszustami. Oczywiście cheaterzy są jak grzyby po deszczu. Usuniesz 50 tysięcy, przyjdzie kolejnych dwa razy tyle. Jednakże są sposoby na to, aby było ich jak najmniej. Niektórzy deweloperzy po prostu uprzykrzają im życie, jak ci od Call of Duty i systemu Ricochet. Inni zaś wprowadzają bardziej rygorystyczne programy, jak na przykład ten z Valoranta, gdzie to ich oprogramowanie w Vanguard oparte jest na sztucznej inteligencji i sprawia, że działa w tle podczas korzystania z komputera. Na pełnej mocy działa jednak dopiero wtedy, kiedy odpalimy Valoranta. Wtedy Vanguard skanuje i analizuje każdy plik gry, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości ją blokuje. Czy ogólnie taki sposób wojny z cheaterami działa? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo też Valoranta nie grałem na dłuższą metę, ale mam nadzieję, że wypowie się tu ktoś, kto gra w niego częściej. Wracając jednak do meritum sprawy, mamy bardzo duże przecieki i całkiem prawdopodobne informacje o tym, że nowy anti-cheat nadchodzi do Counter-Strike'a 2. Najpierw założyciel Refraga, którzy są odpowiedzialni za różnego rodzaju mapy treningowe do CS-a, stwierdził, że nowy anti-cheat od Valve będzie naprawdę szalony. Napisał to jakiś tydzień temu. Teraz zaczęły wypływać kolejne rzeczy w tej sprawie, tym razem prosto od dziennikarza Richarda Lewisa. Sama wypowiedź miała miejsce jakiś miesiąc temu, jednak dopiero teraz stała się popularna, a też uważam, że nie jest w żaden sposób przedawniona. Na pytanie o to, dlaczego Counter-Strike 2 nie ma Overwatcha, Richard, który jako pierwszy pisał rzetelne informacje o nowym CS-ie, stwierdził, miało być ogłoszenie o nowym anti-cheacie w oficjalnym zwiastunie CS-a 2, ale oni wciąż go tworzą. Łapcie całość jego wypowiedzi, bo uważam, że warto tego posłuchać. Please, everybody, remember what was meant to be in the original agreement, and we know this because guys like Aquarius and Gabe follow actual data miners that you can trust and not clout chasers like Tyler McVicker said it, right? So, there was meant to be an announcement. There was meant to be an announcement about a new VAC in the original hype video and the hype announcement and the hype release. But they changed it. What that tells me is they're still cooking in the kitchen. And what do you think they've been doing all this time? Why do you think they turned off Overwatch, right? What do you think Overwatch was? Gabe Newell is on record saying it will be easy to make an AI anti-cheat. Just takes time and it just takes data. Tak jak każdy się spodziewał, Jacob oficjalnie został piątym zawodnikiem formacji Nine i szczerze to dobra decyzja, o ile oczywiście Hades rzeczywiście sprawdzi się w roli prowadzącego. Jakub ogólnie wygląda mega skillowo, a obecnie brakuje mu tylko ogrania w tych meczach o stawkę na trochę wyższym poziomie. On sam po tym ogłoszeniu napisał: oficjalnie dołączam do drużyny Nine. Będzie to mój pierwszy normalny team, więc bardzo dużo nauki przede mną. Mam nadzieję, że uda się coś wygrać. A propos tego transferu, w punkt napisał tutaj oko CS. Mistrzostwa Polski to chyba najlepsze, co mogło się trafić Nine. Jacob może na spokojnie się ogrywać, a do tego cała drużyna łapie pewność siebie. Być może taki był też po części cel grania w tym turnieju. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, to tam wczoraj Nine pokonało bez większych problemów Turów z Gorzele z 2-0. Choć na Ancientie w pierwszej połowie wyglądało to nieciekawie dla Hadesa i spółki. Zatem pierwszymi półfinalistami tych zawodów poza Nine jest również też Thunder Flash. Dzisiaj dalszy ciąg zmagań, gdzie to w dolnej drabince PG Turów podejmie Palomę, a Anonymo zagra przeciwko Miksowi Tuste Chłopaki. Jeśli chodzi o transfer Jacoba do Nine, to pojawiły się już pierwsze nieprawidłowości. Oczywiście na co drugiego gracza pewnie w przeszłości dałoby się znaleźć cokolwiek, byleby się doczepić. Na to Safix na swoim Twitterze napisał, że Jacob grał przeciwko niemu w duecie z cheaterem. Później jego kolega został zbanowany. Wszystko fajnie, pięknie, tylko wchodząc na profil tego w cudzysłowie oszusta, wychodzi na to, że był on zbanowany, ale za bycie smurfem. Na to wszystko odpisał Hades: widzę, że ban jest za smurfowanie, a nie oszukiwanie. Mógł też zostać poproszony przez kogoś innego o grę, a pan Hak1233 po prostu tam był. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie, z kim grał w losowym turnieju e-sportowym 2 lata temu. Wszystko zakończyło się tym, że Krzysztof Jędras raz jeszcze sprawdził przeszłość Jacoba i ten w cudzysłowie incydent nie zmieni nic w kontekście jego transferu do Nine. Obecnie trwają zawody Blast Premier Fall Final i z tego względu otrzymaliśmy wiele ciekawych wywiadów od najlepszych zawodników i trenerów na świecie. Przykładowo Blade, coach Natus Vincere, stwierdził, że Simple prawdopodobnie nie powróci jeszcze do profesjonalnej gry, przynajmniej do Majora w Kopenhadze, a potem wszystko może się zdarzyć.
Ciężko mi w to uwierzyć, ale może taka przerwa Oleksandrowi dobrze zrobi. Przy okazji właśnie na to z Vincere to dziwnie patrzy się na obrazy, gdzie to gracze Cloud9 w większości byli zawodnicy Na'Vi, grają przeciwko ich starej organizacji. W przypadku tego meczu Cloud9 okazało się lepsze i obecnie walczą oni o półfinały z FaZe, a Na'Vi dostało się do ćwierćfinałów po pokonaniu Ninjas in Pyjamas. Pojawił się też temat Teamu Liquid i dołączenia do niego przez Kadiana. On sam odpowiedział jedynie, że otrzymał oferty od kilku organizacji, z którymi mógłby wygrywać. Mimo wszystko najpewniej dołączy do Liquid. Tak na koniec mamy jeszcze dla Was informacje o tym, ile prawdopodobnie zarabiali gracze Evil Geniuses, którzy byli poza top 30 i przegrywali praktycznie wszystko, co się dało. Zawodnicy dostawali tam około 25 tysięcy dolarów miesięcznie. Nilan mówił o tym w jednym z filmów. Jeżeli rzeczywiście to prawda, to Evil Geniuses kompletnie nie potrafi zarządzać swoimi funduszami. Według informacji Harumiego, Ganginio oraz X-Float mają zasilić szeregi formacji Sangal. Tego pierwszego możecie kojarzyć z takich drużyn jak na przykład Iron Branch, drugi zaś był prawie 2 lata w zespole Eternal Fire. Łączy ich jedna rzecz, mocny rating biorąc pod uwagę ostatnie 3 miesiące. Oficjalnie już Rain Waker staje się wolnym agentem. Od początku października siedział na ławce rezerwowych Team Liquid. A to nie koniec, plotki potwierdzają się i OC ląduje na ławkę. W tej chwili aktywnymi graczami Team Liquid pozostają Yekindar oraz Nav. Obecnie z już snajperem tej drużyny negocjuje organizacja NRG. Niedawno Bad News Eagle znalazł dla siebie nowy dom w postaci organizacji Guild Esports, a teraz również i inna mocna drużyna wylądowała w renomowanej marce. Francuskie Looking for Org dołącza do 3D Max w składzie Exercise, Joko, Lucky, Maka oraz Haji. Glev nie ma już ważnego kontraktu z formacją Astralis po tym, jak osiągnął porozumienie z jego nową organizacją. Według przecieków duński prowadzący ma dołączyć do ENS, gdzie już wkrótce zespołem pożegna się Snappy. Do tego, jak pewnie wiecie z poprzedniego materiału, w drużynie ma też znaleźć się miejsce dla Kubena jako nowego trenera. Project G po tym, jak starali się za wszelką cenę znaleźć nową organizację, a każda próba kończyła się niepowodzeniem, stwierdzili, że wstrzymają ten projekt i pozwolili graczom szukać dla siebie nowych możliwości. Dlatego też nasz polski gracz Milky jest na etapie poszukiwania nowego zespołu. Oficjalnie Elian nie jest dłużej związany z organizacją Force. Jake Lucky na swoim Twitterze zaprezentował jeden z obecnie największych problemów nowego Call of Duty Modern Warfare 3. Jak myślicie, że głównie w CS2 mają miejsce jakieś absurdalne błędy i sytuacje, to jednak mamy pod tym względem poważnego konkurenta. Jak widzicie, nowy system movementu pozwala graczom centralnie na zostanie wężem w grze. Sam ruch jest strasznie OP i sprawia, że gra multiplayer staje się niegrywalna. Obecnie na Steamie ma miejsce jesienna wyprzedaż. Jeżeli mieliście na oku jakąś produkcję i czekaliście na przecenę, to w zasadzie jest to wasz moment. Można zagłosować już też na Steam Awards 2023, gdzie wybieracie m.in. waszą grę roku, jaka wyszła na Steama. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślijcie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.